I w punkt raz jeszcze mówię Państwu dobry wieczór. Katarzyna Gójska, zgodnie z zapowiedzią pan profesor Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest już Państwa i moim gościem. Widzimy się, słyszymy. Witam serdecznie Panie Profesorze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie profesorze, pakt senacki, no, można powiedzieć, że chyba nie został jeszcze podpisany jako już takie dokładne określenie, kto skąd i jaki dokładnie podział, no ale jest pewnym porozumieniem, tak to nazwijmy. I jak pan patrzy na, no właśnie, na to, na możliwość takiego skutecznego i bezkonfliktowego odtworzenia tego sojuszu, który partii opozycyjnych, który miał miejsce w poprzednich wyborach. On zresztą wtedy, no można powiedzieć, że się sprawdził. Choć też wiadomo o tym, że w kilku okręgach wyborczych Prawo i Sprawiedliwość, no może inaczej, kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, delikatnie mówiąc, nie popisali się, bo były wszelkie przesłanki ku temu, żeby wygrali te wybory, bo posłowie wygrywali, a oni nie uczestniczyli w kampaniach. Jakby zostawiam ten temat na boku, ale jak pan teraz patrzy na to, czy dogadanie się, no bo w końcu są też nowe siły polityczne, jest partia Hołowni, czy dogadanie się w sprawie Senatu i podziału okręgów będzie proste, czy też niekoniecznie? Co do Senatu jest to dosyć proste, chociaż niekoniecznie musi być dotrzymane. Natomiast co do Sejmu jest to sytuacja bardzo skomplikowana. Szczególnie dlatego, że pewna metoda, czy metodę, którą przyjął Donald Tusk, a przypomnijmy, chodzi tu w jego wypadku o próbę spacyfikowania tych partii, które mają jeszcze elektorat po stronie opozycji i które on chce podebrać, no bo ten cały program socjalny dotyczący mieszkań, czy ten rewolucyjny w sensie obyczajowym dotyczący choćby aborcji, on w ogromnej mierze ma na celu pozbawienie elektoratu takich partii jak Lewica. W Hołowni już w dużym stopniu Tusk spacyfikował, więc tam oprócz tych gestów wydawałoby się przyjaźni i paktów rzekomo jednoczących opozycję, toczy się zacięta walka i toczy się gra, ażeby doprowadzić chociażby takie ugrupowania jak Lewica do granicy progu wyborczego w sondażach, tak ażeby na kolanach byli zmuszeni nie tyle i nie tylko do paktu senackiego, ale do paktu prawa sejmowego, gdzie się ich tam gdzieś lekko poumieszcza i po prostu nie będą mieli większego znaczenia. I dlatego taka jest irytacja po stronie tych mniejszych partii opozycyjnych na to, co robi Donald Tusk i jego otoczenie. No właśnie, to może nie chodzi o pakt senacki, tylko chodzi o kapitulację części opozycji wobec Platformy Obywatelskiej. No tylko, że mamy też, akurat pan profesor dużo mówił o Lewicy, no ale na pokładzie tej listy, przynajmniej na razie tego porozumienia wyborczego Lewicy, jest też partia, która też, podkreślę, jak na razie, mówię o partii Razem, no zdaje się tak dość zdecydowanie przeciwstawia się Donaldowi Tuskowi. Tam są wypowiedzi polityków, są politycy, którzy mówią wprost, że Tusk nie może być premierem. Zresztą widać też pęknięcie pomiędzy tą tak zwaną nową lewicą, czyli tą częścią z partii Wiosna i z dawnej Lewicy z SLD, a partią Razem. Czy pana zdaniem może dojść do rozpadu tej w ogóle tej formacji lewicowej, tego dziś no, utrzymującego się sojuszu formacji lewicowych i właśnie podzielenia ich i wyłączenia, wyrzucenia partii Razem na margines? Czy też to jest pana zdaniem operacja zbyt skomplikowana, a na przykład ktoś taki jak Adrian Zandberg ma zbyt dużą pozycję społeczną, żeby go wyrzucać? Nie, na razie nie będzie nikt wyrzucał, natomiast pytanie jest, jak się to ułoży, bo
może dojść do takiej sytuacji, że Włodzimierz Czarzasty stwierdzi, no cóż, opierałem się jak mogłem, tym niemniej jeśli nie wejdę w blok z Platformą, no to nie dostaniemy się do Sejmu i powtórzymy katastrofę z roku 2015. No i wtedy zaczynają się pewne problemy, rozłamy i mogą być różne perturbacje. Znaczy, generalnie tych rzeczy może być wiele. Przyspiesza tak cała kampania. Ona w tej chwili, jak widzę, patrzę na opozycję, to ona nie tyle toczy się w relacji do PiS-u czy przeciwko PiS-owi, chociaż deklaratywnie i owszem, ale realnie jest to próba rozegrania tej partii wewnątrz tego obozu totalnej opozycji. Kto jest najbardziej radykalny, antypisowsko, ten przejmie większość elektoratu. Kto bardziej jest socjalny lub kto bardziej rewolucyjny w sensie obyczajowym, ten znowuż będzie dominował. No i tak dalej, i tak dalej. Jest ileś takich pomysłów, które krążą pomiędzy partiami, a szczególnie wydaje się ta dominująca, czyli Platforma z Donaldem Tuskiem na czele, myśli o tym właśnie, żeby przy minimum celów osiągnąć. To znaczy maksymalnie po tych wyborach wypłaszczyć scenę polityczną, sprofilować ją no właśnie no do dwóch obozów, no może trzech, czyli Zjednoczonej Prawicy, no i czegoś po stronie opozycji. I to jest, rodzi się w kulach. Wydaje mi się, że to wręcz jest niemożliwe, prawie niewykonalne. No ale cóż, no jeszcze do tego dodajmy konflikt Trzaskowskiego z Tuskiem o przywództwo, no to ten koloryt się tam rysuje wielobarwnie. No właśnie, ale panie profesorze, pan przed chwilą powiedział, że ta kampania przyspiesza i ona rzeczywiście przyspiesza pewno takiego już tempa pełnego kampanijnego nabierze po świętach Wielkiej Nocy. Tego się chyba należy spodziewać, że to będzie ten czas taki, który już rzeczywiście dzień będzie gonił dzień. No ale co jakiś czas jednak pojawia się też jakaś oferta. Choć Donald Tusk do tej pory mówił, że nie chodzi o program, tylko chodzi o emocje. Trzeba nakręcić emocje, a nie przedstawiać jakieś założenia programowe. No to co jakiś czas jednak coś musi powiedzieć i ostatnio też powiedział i powiedział o kredycie 0%. Zdawałoby się, że pomysł taki rewolucyjny i wszystkie media sprzyjające Platformie, a jest ich jednak sporo, powinny się, mówiąc kolokwialnie, rzucić na ten temat i go roznosić i chwalić i pokazywać jego pozytywy na wszelkie różne sposoby. No tymczasem ten temat, ja mam wrażenie, że jest trochę wyciszany w momencie, gdy pojawiły się wypowiedzi no, znanych polskich właścicieli firm deweloperskich, którzy mówią, że nie spodziewali się takiego wsparcia dla sektoru deweloperskiego. Wręcz nawet jeden z prezesów powiedział, że to być może za dużo taki prezent. I zastanawiam się, o co chodzi. Czy chodzi o to, że Donald Tusk po prostu przestrzelił i już to widzą ci, którzy no, starają się jakoś tam moderować jego kampanię wyborczą? Czy też ten efekt no, takiego niezbyt dużego entuzjazmu wobec pomysłu Donalda Tuska jest wynikiem walki pomiędzy Tuskiem a Trzaskowskim, tymi dwoma obozami, no, które też mają swoich stronników w mediach i być może to, co my widzimy teraz jako ciszę wokół tak zwanego kredytu 0%, to jest efekt bardzo silnej walki na zapleczu Platformy Obywatelskiej. Jak pan profesor to ocenia? Może nie na zapleczu Platformy, ale na zapleczu totalnej opozycji. Widać zdenerwowanie po stronie PSL-u, widać nerwy po stronie SLD, bo to są radykalne pomysły socjalne, które Platforma do tej pory nie głosiła. Ale przypomnijmy, Tusk był tym, który wymyślił czterodniowy tydzień pracy. Więc w tych kręgach, no tak, ale co niektórzy się śmieją, że panie profesorze, że dla siebie wymyślił i on był jedynym testującym. No tak, tylko proszę zwrócić uwagę, że ten stary elektorat tych drobnych przedsiębiorców, którzy zatrudniają i tak dalej, to są kwestie, które no, oddalają ich od samej Platformy, a niektóre media dokładnie za to krytykowały PiS, że jest rozdawnictwo, że jest zbyt przeregulowana gospodarka. Przypomnijmy, co mówił chociażby Leszek Balcerowicz, a więc pewien guru ekonomiczny dla tych mediów. Więc to jest takie dosyć szokowe. Przy czym pamiętajmy, że jeśli patrzymy na rywalizację między PiS-em a Platformą, tego typu zagrania czy obietnice nie są nieskuteczne. Z jakiego powodu? Bo cokolwiek by Tusk powiedział ze względu na swoje obciążenia
siedmioletnich rządów w charakterze premiera, a zarazem ze względu na coraz to nowe pomysły Platformy, których nikt już nie pamięta, i na niski stopień zaufania społecznego, wiarygodność Platformy w tym zakresie jest żadna dla elektoratu centrowego czy prawicowego. I w tym sensie to nie jest sposób na odebranie PiS-owi. To jest sposób na wewnątrz obozu totalnej opozycji na odbieranie sobie nawzajem. Czyli Platforma staje się o wiele bardziej socjalna, starając się pozyskać tych wyborców, którzy widzą coś w PSL-u albo widzą coś w SLD, a być może jak niektórzy nawet u Hołowni, więc do nich jest to adresowane w ogromnej mierze. Głosujcie na Platformę, ona nie jest już taka liberalna gospodarczo, tylko jest i socjalna, w związku z czym po co głosować na mniejszy byt, skoro jest większy i on to wszystko skumuluje, a na swoich listach przecież miał i Cimoszewicza, i do Europarlamentu, i Leszka Millera, i przecież oni z pewnością, szczególnie Miller, poprze Tuska i będzie bardzo ciążył czas temu w czasie kampanii wyborczej, twierdząc, że prawdziwe SLD to jest właśnie przy Tusku, a to fałszywe przy Czarzastym. Więc to są rzeczy, które ciągle są adresowane, moim zdaniem, póki co do wewnątrz, do szeroko rozumianego elektoratu totalnej opozycji, prowokując konflikty, a co do, no, z PiS-em się nie da wygrać na obietnice socjalne, bo co? Bo PiS je realizował. W sensie, co obiecał, to zrealizował. No weźmy 13, 14 emeryturę, weźmy słynne 500+, wiele, wiele rzeczy. W związku z czym, jak można przebić obietnicami coś, co jest o wiele bardziej wiarygodne? To w tej klasie rozgrywek, tej dyscyplinie nie da się wygrać z PiS-em. To trzeba zmienić boisko i zmienić grę. A Platforma, jeśli na tym, no to chyba, że to jest jakiś ślepa uliczka i błąd, który chce wyrąć Tusk. Ale ja sądzę wręcz coś przeciwnego, że Tusk po prostu chce sobie wyczyścić wszystko po stronie opozycji. Panie profesorze, to jeszcze dwa tematy. Pierwszy temat, związany już z o tym rozmawiałam z panią minister Małgorzatą Golińską, wiceministrem klimatu i środowiska, jest decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na mocy tej decyzji Polska tak naprawdę może być pozbawiana i przez Komisję Europejską, i przez polskie sądy możliwości sprawnego prowadzenia gospodarki leśnej. Wręcz nadleśnictwa mogą być sądownie paraliżowane. Firmy, które są związane czy z przemysłem drzewnym, czy ludzie, którzy tam pracują, no mogą tracić pracę. To naprawdę wygląda katastrofalnie. Ale temat lasów państwowych to jest temat, który uruchomił w Polsce największą akcję społeczną, jaka była w ciągu ostatnich lat, a być może w ogóle w całej historii III Rzeczpospolitej, czyli obronę lasów państwowych przed prywatyzacją. No, kilka milionów podpisów wtedy zostało złożonych przez Polaków i w tej akcji. Akcję koordynował, organizował pan profesor świętej pamięci, pan profesor Jan Szyszko. Na ile zdaniem pana profesora sprawa w ogóle lasów państwowych i będzie ważnym tematem kampanii, bo też jest tak, że wchodzą nowe pokolenia do tej puli wyborczej, czyli przekraczają dorosłość, mają prawo głosu i tam jakby te postrzeganie lasów, pracy leśników jest czasami no, kompletnie wypaczone i takie no, ukształtowane przez jakieś absolutnie skrajne poglądy. No ale z drugiej strony też jest silne przywiązanie Polaków do tego, że są lasy, są nadleśnictwa i to tak funkcjonuje od lat. I jak pan profesor uważa, na ile to będzie ważny element kampanii wyborczej? Będzie jednym z elementów tej kampanii istotnych. Pamiętajmy o tym, że jednym z głównych haseł opozycji jest to, że PiS nie dostaje pieniędzy z Unii i że PiS pozbawia Polaków prawda, no, w tej dobrych relacji z Brukselą. Już przez tę kadencję bardzo dużo Polacy się nauczyli, na czym ten mechanizm polega, przy okazji chociażby Turowa, wielu innych kwestii.
ten mechanizm funkcjonowania Unii i tych różnych celów, które wyznaczył chociażby Scholz, mówiąc o integracji europejskiej. To nie jest tak, że nafta do knota od razu dotrze i już ta kampania będzie realna w sferze unijnej, bo widzimy, że ona jeszcze nie jest. Czy oczywiście, jeśli to się wszystko uzbiera do jakiegoś takiego momentu krytycznego, a wydaje mi się, że zbliżamy się, nie wiem, czy jeszcze w tym roku, że Polacy zaczną myśleć realnie i będą o wiele bardziej krytyczni, no to wtedy nie tylko lasy, ale i te robaki, przecież to jest cel, to nie jest, przez pewne środowiska ideologiczne to jest cel. Te samochody elektryczne, które nie wiadomo jak, ile będą kosztować, te różne blokady rozwojowe, to wszystko idzie ideologicznie z Brukseli i przyjdzie taki moment, być może nie jeszcze w tym roku, że ktoś powie, no dobra, to co idzie z Brukseli, to co jest dobre, to bierzemy, a resztę odrzucamy. I jeśli partie się tutaj nie ogarną, to wcale nie będziemy popierać tylko tych, którzy krzyczą Bruksela, Bruksela i nic poza tym, bo rzeczywiście zaczną się konkretne straty w konkretnych sektorach życia gospodarczego. No ale panie profesorze, rzeczywiście jest z jednej strony tak, że Polacy widzą, że Bruksela cały czas, czy Komisja Europejska, Parlament Europejski, no cały czas stara się dyscyplinować Polskę, tak naprawdę to ograniczać możliwości działania polskiego rządu i też pokazywać, opisywać Polskę jako kraj nieprawożądny, jakiś taki nieco zapóźniony pod względem rozwoju demokracji, niemalże autorytarny, bo i takie się wypowiedzi co jakiś czas pojawiają, no ale z drugiej strony Polacy widzą coś innego. No, do tego niby zapóźnionego kraju, niby niepraworządnego, przyjeżdża w ciągu 12 miesięcy drugi raz prezydent Stanów Zjednoczonych, nie zatrzymuje się w żadnym Berlinie, nie zatrzymuje się w żadnym Paryżu i w żadnej Brukseli po drodze, tylko przyjeżdża tutaj, to stąd wygłasza swoje przemówienia, to stąd dziękuję Polakom za zaangażowanie, więc to są dwie wizje, które kompletnie do siebie nie pasują. No, jak państwo, które zdaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych jest przykładem dla innych, może być jednocześnie upadłe, tak jak to niemalże pokazują politycy w Brukseli. No to jest wielkie zmartwienie samego Donalda Tuska i tej jego opozycji, bo rzeczywiście na tym chcieli zbudować swoją narrację, czy antypisowską narrację. No to się nie klei rzeczywiście w sferze tej izolacji rzekomej. Jak to wojna zmieniła? Bo rzeczywiście groziła taka izolacja. Przypomnijmy Bidena, a raczej Obamę, który mówił o tym braku praworządności w Polsce i na Węgrzech, więc tam jest mocny ideologiczny trend, tylko wojna urealniła politykę amerykańską, stąd takie, a nie inne gesty, które rzeczywiście się zderzą przed wyborami. Pytanie jest, co będzie mocniejsze, czy ten sygnał amerykański, no bo wojna przypuszczalnie może jeszcze trwać, zagrożenie będzie spore i będziemy szukać tego wehikułu bezpieczeństwa, czy też no, da się stworzyć w wyobraźni te wagony pieniędzy, o których mówił Donald Tusk, i że on je przywlecze i tu naprawdę z tymi wagonami będziemy się wszyscy tam mogli cieszyć tym euro. To jest coś, co już nie gra w takiej skali jak jeszcze jakiś czas temu. Ja też sądzę, że coraz więcej Polaków na Unię patrzy realnie. Proszę zwrócić uwagę, ilu Polaków jest za chociażby wejściem Polski do strefy euro, za jednym superpaństwem, za wieloma tymi rzeczami, Zielonym Ładem, które tam są już w tej chwili projektowane jako wykładnia, to się umniejsza. Ja tylko nie wiem, kiedy będzie ten punkt krytyczny. Czy ten punkt krytyczny będzie przed wyborami, że będzie można powiedzieć, Polacy realnie patrzą na Unię, na Europę. Jeśli rząd w Polski wchodzi w konflikt z Unią Europejską, to stajemy po stronie polskiego rządu, a nie Brukseli. Bo to jest podstawowa rzecz, którą powinniśmy wytworzyć poprzez tę edukację, poprzez przykłady w społeczeństwie. Że jeśli jest spór Polski, a i Polski, czyli polskiego rządu z Brukselą, to społeczeństwo powinno popierać rząd. A niestety przez tę pracę lewicowo-liberalnych mediów jest odwrotnie. Jeśli jest spór, to społeczeństwo w większości Brukselę, bo rzekomo wagony pieniędzy,
no, wchodząc w absurdalną sytuację, bo tu się rozstrzygają interesy. Pani redaktor wymieniała, jak bardzo konkretne, chociażby przypadki. No właśnie, lasu. Interesy konkretne i dotyczące naprawdę naszej przyszłości i zasobności naszych portfeli. Portfeli każdego z nas. To nie jest tak, że jakiegoś tam mitycznego budżetu państwa, bo on też nie jest mityczny, on schodzi niżej, ale tak naprawdę chodzi o zasobność portfeli. Ja tylko powiem, że od lat Ameryka cieszy się ogromną sympatią Polaków. Jest państwem, które Polacy wymieniają jako ten, które lubią najbardziej. No prawdopodobnie, ja nie wiem, nie widziałam ostatnich badań. Nie wiem, czy takie były robione już po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie, ale być może ta sympatia do Stanów Zjednoczonych jeszcze wzrosła, więc tu ta obecność Stanów Zjednoczonych i zupełnie inny przekaz płynący z Waszyngtonu, on prawdopodobnie w dużym mierze będzie neutralizował ten przekaz, który płynie z Brukseli, ale jak będzie ostatecznie, to zobaczymy i na każdym etapie kampanii będziemy też o tym rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego był gościem Telewizji Republika. Szanowni Państwo, my robimy krótką przerwę i za chwilę przenosimy się na Ukrainę. Dziękuję bardzo i zapraszam, żeby z nami pozostać.